Pieczywo było i jest niezastąpionym oraz podstawowym pokarmem dla człowieka. Znaczenie pieczywa i jego kult w naszym kraju jest cenione w tradycji ludowej, gdzie wypiek pieczywa uchodził za akt twórczy. W Polsce rzemieślnicy piekarze w miasteczkach w epoce średniowiecza byli zależni od feudalnego pana. Właściciel piekarni, majster, był sprzedawcą swoich wyrobów. W Polsce najstarszy cech piekarzy w Krakowie liczy ponad 700 lat. Pod koniec XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze piekarnie. Z biegiem lat ich rozwój wzrastał i powstawało coraz więcej. W Warszawie przed wojną było 640 piekarni, które dostarczały ponad 150 ton pieczywa na dobę. Wojna wyrządziła wiele szkód polskiemu piekarnictwu i pieczywo produkowane pod nadzorem okupanta było przydzielane na kartki. W okresie powojennym polskie piekarnie miały wielkie trudności. Główną przyczyną było brak zdolności produkcyjnych. Obecnie pieczywo dostarczają na rynek piekarnie prywatne. Przystępując do produkcji ciasta pszennego, do dzieży miesiarki dozuje się wodę o temperaturze 27 stopni Celsjusza. Następnie wlewamy mleczko drożdżowe, po czym wsypuje się przesianą mąkę pszenną typ 500 oraz dodaje się wodne roztwory soli i cukru. Po wyłączeniu miesiarki powierzchnię ciasta posypuje się cienką warstwą mąki i odstawia do fermentacji na 2 do 3 godzin. Fermentujące w dzieży ciasto powiększa około dwukrotnie swoją objętość. W czasie fermentacji wytwarza się w cieście tak zwany dwutlenek węgla, który spulchnia ciasto, lecz jego nadmiar hamuje rozwój drożdży. Dlatego stosuje się tak zwane przebijanie ciasta. Podczas przebijania dokonuje się jego przesypywanie niewielką ilością mąki. Jest to tak zwane osuszanie ciasta. Po upływie 20-30 minut ciasto jest dzielone na kęsy i ważone. Tak przygotowane kęsy kulamy i wydłużamy. Następnie układamy na wózkach rozrostowych po czym wjeżdżamy do rozrostowni na około 10 minut.
Po upływie tego czasu kęsy ciasta zwilżamy wodą, znakujemy oraz naklejamy karteczki informacyjne o wadze i składzie surowcowym wyrobu. Przygotowane kęsy ciasta wsadzamy do pieca o temperaturze 210 do 240 stopni Celsjusza. Po około 20 minutach od wsadu następuje przepiekanie. Podczas wypieku chleb jest wyciągany na wózek i zwilżany wodą w celu nadania połysku. Wypieczony chleb przenoszony jest do magazynu wyrobów gotowych, w którym konfekcjonuje się go i przeznacza do sprzedaży. W czasie produkcji z ciasta pszennego można otrzymać bułki zwykłe oraz bułki kajzerki. Bułki kajzerki. Bułki te różnią się znakiem oraz masą. Przy produkcji bułek kajzerek można wykorzystać maszynę Eco 4000, która zbudowana jest na bazie pięciorzędowej dzielarki automatycznej oraz posiadającą szafę wstępnej fermentacji. Jej wydajność osiąga około 5000 bułek na godzinę, a waga bułek wynosi od 35 do 85 gramów. Otrzymane bułki kajzerki układane są automatycznie na blachach, po czym wstawia się je na około 10 minut do komory fermentacyjnej. Po tym czasie kajzerki zwilżamy wodą, aby nadać im połysk po wypieku. Zwilżone kajzerki układa się na blachach i obsadza trzon pieca w temperaturze 220 do 240 stopni Celsjusza i piecze przez około 15 minut. Po wypieku kajzerki wykłada się na wózki w celu ich ostygnięcia. Po wystygnięciu kajzerki wykłada się do koszy. Kajzerki można zdobić makiem lub sezamem w zależności od potrzeb piekarni. Bułki zwykłe. Bułki zwykłe produkuje się w następujący sposób. Od ogólnej masy ciasta znajdującego się w dzieży oddziela się kęsy, waży, przenosi na stół oraz obtacza kuliście na tzw. kęsy pierwotne, czyli presy. I poddaje rozrostowi wstępnemu na około 5-10 minut. Po upływie tego czasu kęs ciasta równomiernie rozkładany jest na talerzu
półautomatycznej dzielarko-formierki, która jest maszyną nie tylko dzielącą ciasto na jednakowe kęsy wtórne, ale także formującą ciasto, nadając im kształt kulisty. Tak uformowane kęsy układamy na deskach rozrostowych, po czym odstawiamy je do komory fermentacyjnej na około 5 minut w celu wstępnej fermentacji. Po wstępnym rozroście bułki są znakowane i odwracane. A następnie poddawane są rozrostowi końcowemu w komorze fermentacyjnej przez około 15 minut. Prawidłowo rozrośnięte kęsy przygotowujemy do wsady do pieca. To znaczy, przekładamy je z desek rozrostowych na taśmy, odwracając znakiem do góry w celu prawidłowego wypieczenia. Bułki wypiekane są w temperaturze 220 do 240 stopni Celsjusza. Wypiek bułek polega na rozładowaniu trzona za pomocą szerokiej łopaty do podstawionego kosza.